Cześć, witam serdecznie, zapraszam na 10 materiał z Metro Exodus. Przed nami nowa lokacja. Ukończyliśmy Wołgę. O, szkoda, że Kniaś zginął. Artyom, colonel wants you on the bridge. See you later. Come on, wake up. No generalnie to była nasza wina, że zginął. I'm so sorry about Duke. He was just a boy, really. He kept asking me for advice on how to become more attractive to a girl he knew, what to say to her. He couldn't wait to come back to her, proudly wearing scars and medals. No cóż. Niestety nie udało mu się. Generalnie trzeba było wszystkie misje, znaczy wszystkie misje, większość misji wykonać po cichu, bez zabójstw. Także generalnie rzecz ujmując, dobra, czekajcie, tutaj nic nie będziemy robić. Jak się sobie wychodzi? Troszkę pochodzimy. O, tutaj mamy dziennik, wiosna, list Nasty. Kochany tatuś, pisze ten list, żebyś wiedział, gdzie nas szukać, jak wrócisz, mam, bo mama, ja chciałabyśmy zostać, ale Silentius mówi, że musimy iść do wieży i zostawić wagon, a ja nie chcę. Chciałam na ciebie czekać w wagonie, ale mama powiedziała, że nie mogę, a Silentius powiedział, że nie wrócisz, bo nie przyszedłeś testu wiary. To głupi kłamczuch i ta ich wiara też jest głupia. Tak mówiłeś. Mama nic nie mówi, ale wiem, że też na ciebie czeka. Proszę, wracaj szybko i zabierz nas od nich. Kocham cię, Nastia. Dobra. Idziemy, idziemy. Hi, Artyom. See my new place? Fit for a king, I must say. What do you think of this workbench, eh? Everything is within reach, yet there's so much space left. Most of the stuff you and the guys found outside and gave to me went into making this workshop happen, so thank you. We'll have to keep pitching in like this too. Looks like we're facing a long journey, and useful things like ammo or equipment don't grow on trees. Plus, the further from Moscow we get, the harder they'll probably be to get. So don't forget to collect all the materials you find to keep us going. There's so many things to do. I haven't decided where I'm going to work on the suits, but I'll have to, and soon. Z pancerza mi powiadasz. It's time we fixed our uniforms. Some of our people are starting to look pretty ragged, you know. Dobra, stwórzmy sobie trochę apteczek. Duke's plate carrier didn't hold the back plate anymore, and he just kept joking about it. What was I? Well, I'll be working here from now on. Dobra. Well, that's it. I bragged enough and won't waste any more of your time. The colonel summoned you. Well, I have stuff to do too. You guys are fast to break gear, but none too expedient to fix it. Smoke break. That's good. What would you like to ask? Oh, Artyomich, another smoke break. Good. Oh, this is one mean smoke. Damn, this is rough. Well, nothing we couldn't take. Well, you are the right kind of guys. I mean, you, the colonel, Duke, that guy did a swell job on that bridge. He was a great guy. May he rest in peace, yeah. So, yeah, what did I want to say? Yes. Thank you. You people accepted me, and I...
I'm a simple guy. I will pay the debt back, okay? Trzymaj się, stary. So, how do you like it out here after your tunnels? Freedom, huh? Dobra. Ruszamy w drugą stronę, tutaj. A tu jakaś kajuta jest, ale naprawdę fajny, kurde, klimacik w tej grze jest. Te wagon jest tak zrobione genialnie. Artyom, come on in, have a seat. Stepan's putting on a live performance here. Można usiąść? Artyom, are you up for a jam? Come on, pick the guitar up. Będziemy też grać? Dobra, gramy. Było fajnie, musimy kończyć. Thank you, Stepan. I'm sorry to ask, Katya, but Nastya's father. He's dead, isn't he? Does Nastya know? He is. I tried keeping it a secret. Told her he left for the market. Well, guys, the Duke's memory. Można było poprowadzić oczywiście tak grę, że Knaś by przeżył, no ale... Dobra, idziemy. Nie traćmy czasu, przed nami jeszcze taki rozdział w bunkrze. Liniowy co prawda, ale... Dobra, idziemy na górę. With the Ark, all thanks to Tokarev, he got the decoder working. Ark, come in. Come in, Ark. Over. This is Ark. Identify yourself. Over. This is Colonel Svetoslav Myonnikov speaking. I'm in command of a special operations force. We have received your signal and are currently heading your way. Do you copy? Over. Deputy Chief of Communications Department, Major Ivanov. A moment. Oh, yes, Major. I understand that the checkup is in order. Great, Colonel. Melnikov? Simply capital. I am sorry for the lack of trust, but as you know, the situation is dire and the enemy is always ready to strike. I do understand, Major. And I hope that you can tell the leadership that my people are true to their duty and will be at their full disposal as soon as we arrive. Over. Thank you for the great news. How large is your force, Colonel? I have a squad of the best operatives the special forces have to offer. A squad? I see. Well, this is great. Great! Yes, we are a large force. But we bring a message of extreme importance. We are heading towards you from Sector K6 Alpha. Do you have any data on enemy forces we might encounter on the way? Over. Just a moment, I have to check. K6 Alpha, you say? As far as I can see, there have been no enemy encounters ever reported in the area, Colonel. I regret. I must end our conversation here, but know that we are waiting for your arrival. I am making my report immediately, and I am sure the Minister of Defense will be eager to see you. This is a great honor! Thank you! Just a few words more, though. What is the general situation there, Major? Please. Colonel, sir, you do understand this is classified information. But I do understand you. We are doing fine. Do not worry. Mm-hmm. Well, see you in the Ark. Over and out. I serve the people. Over and out.
So, do you get this now, you doubting Thomas? I'm so excited, my hands are still shaking. Oh, the minister himself! This is incredible! By the way, Artyom, you should take a look at the map. Dobra, ruszamy. As you can see, we are heading almost straight for the Yamantau complex. Katia and Crest tell me that the line there is in decent condition. Surprising, really, taking into account the number of priority targets there. So, we can hope for a smooth sailing from here. Dobra. We are approaching the Yamantau bunker, the final destination of our long journey. Direct radio contact with the bunker has completely dissolved Miller's resentment towards me for destroying our previous lives. He is eagerly anticipating the meeting with the Minister of Defense he was promised. Probably such things are important for a career officer. The people, though, are less interested. They are asking important questions. Where are the occupying forces? Why is there just wilderness and people gone wild around? What's stopping the government from restoring the country? What was being done in the last 20 years? Miller believes that we'll get all the answers. He will be pardoned, as well as Anna and I. And we will all return home to the metro. Super. Zapowiada się ciekawy odcinek. A te cyferki, które się pojawiają, to jest odległość od miejsca startowego, czyli 2718 km. O cholera. For so long, and are now leaving me behind? Am I your daughter or not? All right, come with us, or else I'll never hear the end of it. A wise decision. Yermak, stop the engine. No, czekajcie, ktoś tu jest. To ci ciekawe. Take the Aurora back to the safe zone and sit tight there. We do that right now. Stefan, you're in charge while I'm away. Sir, yes, sir. Great. Let's go. Damn, you've been pounding this place. Worse than Moscow. Yeah, looks like it. You see that crater? Wonder what the yield was on that one. Looks like 100 to me. Lucky. Your guys used to have 300 and 500 ones too. Well, even 100 seems to have done okay. Kurczę, naprawdę to genialnie wygląda. Zmieniły się trochę klimaty, nie? Podobno można już zwiedzać elektrownię w Czarnobylu. Look at all those cars. Artyom was right. People were coming here from all over the country. Yes, they were. Nobody came from Moscow though. Until now.
So much time wasted. We'll make up for that now. We're almost there. Dobra, przynajmniej bunkier. Kurde, po prostu gra jest fenomenalna. O nie, 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 to jest a bad place. Now we should not come here. Really? Okay, so where's my welcoming committee and red carpet? I don't get this. Oh, see? Nobody home. How about we go back, huh? Поехали. Look! Cholera, działko. Identify yourself. Colonel Miller, here to report to the Minister of Defense. And where are your people, Colonel? With the train. It's dangerous outside. Contact them and tell them to take the train into the main airlock for decontamination. Welcome to the Ark, Colonel. Proceed through the tunnel and take the elevator. You'll be met inside. See? We're expected. Wiecie co? Coś mi się wydaje, że to jest pułapka jakaś. No ale dobra. Holy crap, powiem wam, że klimat w tej grze jest po prostu mega, mega. Why would they need any of that? A nuclear warhead couldn't take it out. Bez noktowizora to jest strasznie ciemno. Nie chcę mnie przepuścić tam, dobra. O kurde. Did you at least prepare a speech? Reporting to the minister is no joke. Ah, get off my case. I pulled an all-nighter. Don't you feel like you should say something to Artyom now? Yes, you were right, Artyom. And I was wrong. Thanks for not giving up. Luzik, luzik. Jeszcze sporo przed nami. Powiem wam, że coś mi się tutaj nie podoba. To nie pamiętam, jakbyś stracił te nogi. Comrade Minister, Commander of the Joint Special Operations Forces Squadron of the City of Moscow, Colonel Miller, reporting. I would like to request that my people are provided with temporary quarters and supplies, as there are women and children among us. Still, our fighters are in top shape and ready for action. Women and children? Good. Haven't had those in a while. Who are you? Fools getting away! Uh-huh. No właśnie. Kurde, nie lubię... chyba któryś raz z rzędu. Gdzie dajemy się złapać? Ale kurczę, tak myślałem. Ale nie chciałem spoilerować wam. Kurde, nie wiem co teraz z nami. Będziemy musieli pewnie uciec z więzienia. Standardowo. Albo z jakiejś, nie wiem, kryjówki, klatki. Ej, kurde, jestem skrępowany. What the? Where am I? Where are the others?
Everything is going as planned. Everyone is fine. So far. So far? I demand a meeting with the Minister of Defense now! Do not worry. Everything will be just fine. And even better. The Minister and the Chief himself are expecting you for dinner. Dinner? What the hell? Are you fucking mocking me? Shut up! The doctor is talking. Where is the government? Answer! All here, Colonel. All here. We are the government you people deserve. Don't you dare, you fuck! You're just fucking cannibals! Calm down, we'll get jaundice like this. And believe me, nobody likes that bitter taste. The girl will have to wait, though. We must run the tests first. I don't like that cough of hers. Untie my hands, you motherfucker! And I'll shove those tests so far up your ass, you'll be spitting them! Watch your tone, young lady. Do as that young man does. He woke up long ago, but quietly listens to wise people talk. You fucker! Let me go! You scum! No one will escape! Not a single! Ay, 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 ay. Now you will pick up the radio and tell the rest of your people on the train to come here. If you don't want her to suffer for a really long time before she is served. Do you understand? And here I was hoping for an intelligent conversation for a change. Alas. That's not a problem, though, since this nice young man will surely do it instead. He won't dare be contradictory once we're done with you. Well, nice meeting you and all. Yakov, you may start. I'll get you even after I'm dead. That may well happen, Colonel. I could choke on you or something. In the meantime, I'll excuse myself. Come here! I'll rip you all apart! Every last one of you should have done that before the war! We gotta get you ready! Burn this scum to ashes! Now we'll be full again! Good. To chcę paskudny Mary. Sir, I think that's enough. Thank you, Sam. But it is not. We have to get... But first, we must find Anna! I'm sorry. I went too far with that elevator. To hell with it! Idiot! Start the main elevator up! Ready! Elevator on the Sam! Way. Dobra. Yes, sir! Well done! We can hold out for that long! Musimy się wy... dostać z tego bunkra teraz. Winda zjeżdża. Pytanie, czy my możemy coś zebrać? Czy chciał? O, możemy. Where are you?
kurde, to możemy sobie jeszcze pozbierać co nieco, po co ma się śpieszyć. Ja wiem, że oni będą w nieskończoność przychodzić, ale to chyba możemy... Dobra, srał pies. Sobie fajnie tutaj pogrindować. No, przyznam szczerze, że nam troszeczkę klatki spadły. Ja mam 55, 56. Może kiepsko. Dobra, udało nam się wydostać, to najważniejsze. Even the lift is the same exactly. True. And quite fortunate. This way we can hope to find Anna. Still, the complex is huge and we have 10 minutes at the most. So, we'll have to split up. Sam, you check the filter room, the generator hall and the storage. Idiot, you come with me to the command center. Artyom, you take the barracks and the sick bay. No dobra, dobra, dobra. Troszkę te dzikusy mi przypominają... tych zjabów z Rage'a. W końcu mogę sam sobie pograć po cichu. A, cisza, spokój. Cały czas ktoś wcześniej gadał, no nie mogłem się skupić na grze. Yamantau, kartka z dziennika pierwszego. Trafiło się ślepie kurze ziarno. Niedotrzymanie terminu to najlepsze, co mnie spotkało. Pomyśleć, że tak się przejmowałem jakąś głupią premią, po co kupce popiął pieniądze. Jesteśmy w domu. Rząd nigdy tu nie dotarł. Cały kompleks należy teraz do nas. Bunkier miał ocalić całe miasto, a nas jest raptem kilka tysięcy. Brakuje tylko kobiet, ale i to załatwimy. Jak osłabnie promieniowanie i przespacerujemy się na dół, albo raczej jak się wyczołgamy. Trafiło się ślepie kurze jego mać. Rząd miał dobry powód, żeby tu nie przyjeżdżać. Ktoś wywinął niezły numer z budżetem na żywność. Udało się nam skończyć budowę, ale magazyny są puste. No jasne, kwatermistrze to złodzieje. Można się było tego spodziewać. Ale mówili prawdę. Zostało tylko trochę nasion i makaron, ale nawet rok na tym nie pociągniemy. Dobra, mamy pierwszą kartkę z dziennika. No właśnie, to jest fajne, że nam wykrywa. My teraz mamy 85 FPS-ów. Można grać. A trzeba mieć naprawdę mocny sprzęt, żeby tu grać na wszystko na Uber, Ultra, na ekstremalnych ustawieniach. Trochę ciemno, ale... Gdzie to sobie ten noktowizor? Chyba to się nie chce otworzyć. Ej, co się spierdzieliło? Ej, to się zbugowało chyba, nie? A nie, przepraszam. Stop. Chciałem właśnie ten zdobyć, ten achievement. Czyli noktowizor założony, założona maska i celowanie z lunety.
mi cały czas tutaj piszczy. Kapitalna gra, moi drodzy, dziesiątkę ode mnie otrzymuje ta gra. Jest to chyba druga gra, która otrzymuje dychę ode mnie. Jeszcze oczywiście Wiedźmin 3. Po prostu uwielbiam takie klimaty. Więc... cały czas coś piszczy, tak bym coś przeoczał, albo coś... chyba, że to piszą te bronie. Wiecie co, sobie coś zobaczę. Mamy tutaj kolekcję, pocztówki, diamantu. Na diamantu są tylko dwie. Jedną przeoczyłem na Wołdze i dwie w Moskwie, wiem. Dzienniki. Tutaj przeoczyłem jeden w Moskwie dziennik. O cholera, dwa dzienniki w ogóle przeoczyłem. Trzy nawet. Kicha. Straszna kicha, ale co zrobić. O. Wyryja dostał. Serię. Powiem wam, że troszeczkę musimy bić... musimy zabijać przeciwników w walce wręcz, dlatego że chcę zdobyć achievement. Czy ja tu mogę wejść? A mogę. A to mi nic nie daje, dobra. Chłodnia, co tu jest? O matko. O ja cię pierdziu. Koście kuźwa, ja cię pierdzielę. Ale zjeby. Pani bale zasrane. Ja mówię, będziemy troszkę bić z pięści czy tam z kolby, żeby trochę tych przeciwników pozabijać. Zdobyć sobie jakiś tam pucharek. Staram się no wszystko tutaj zbadać, a niestety jak widzicie wiele... trzy dzienniki przeoczyłem. Niestety. Zasilanie.
Bez swojego załatwię. Wiecie, czy ja to mogę przejść? Patrzcie, mogę tam przejść. A, sekretne pomieszczenie. Czekajcie, coś mi dolega. Nie wiem, czy maski nie mam. A, kolejny dziennik. Wszyscy siedzą w bezruchu. Głód nawet mi już tak nie doskwiera. Dobrze, że nie słuchałem tych kretynów i nie piłem zbyt dużo. Pociągnę przynajmniej z tydzień dłużej. Mam spuchnięte stawy, ciężko się pisze. Nie jestem w stanie o tym pisać, ale muszę. Zrobili tydzień temu zupę. Pięciu idiotów dobrało się do niej i porozrywało im kiszki. Nie tchnąłem jej cały dzień. Spróbowałem trochę w nocy i od razu wyżygałem, ale rano smakowała jak kurczak. Przynajmniej zup mogę pisać. Myślałem, że już po mnie. No tak. Były takie sytuacje w życiu. Jakiś tam samolot się rozbił w górach. No i co, pasażerowie musieli się nawzajem jeść, żeby przeżyć. Nie pamiętam, kiedy to było i gdzie, ale czytałem, pamiętam. O! O, shit. Mamy ulepszenie. Świat jest tak piękny. Ej, czekajcie, bo tu możemy przejść, patrzcie. A chyba nawet musimy. Dobra. Czekajcie, tu chyba coś zostało jeszcze, bo mi świeciło, czy nie? Oj, zmiesza z tym. Co? Można by sobie... Aha. No nic. Chyba. Ewentualnie możemy zrobić to. Ej, czego to wybuchło? No kurde, pieczone. Ale co tu się dzieje? No tej lokacji raczej po cichu wykonać nie można. Znaczy mam na myśli skradać się. Co się dzieje, cholera? Cię pierdzielę. Nic nie pika, nic nie tego, więc tutaj nic nie ma. Zamknięte. O cholera. Się nam przegrzewa, więc... Mięsa im się zachciało, ale kuwa tutaj tych... Dzikusów jest naprawdę. Tutaj może znajdziemy jakąś widokówkę, może coś, nie?
Właśnie głowa schowana za wiadrem. Czy powiem wam, że ta grafika jest w tej grze tak wspaniała, że nie chce się i dalej iść. Jakoś w głowie ten. Głowa w lodówce, super. Wow. O, ile ulepszeń. Świetnie. Piszcie, więc coś tam kurde musi być. Nie wiem, o co chodzi. Dosyć cenna ta broń, trzeba przyznać. Mam, że trochę wkurwiające jest te piszczenie. Bo cały czas coś piszczy, cały czas coś możemy zebrać, podnieść. Ale dobra, niech piszczy. Ciekawe, czy w kolejnych lokacjach będziemy też mogli jakieś ulepszenia znaleźć. Nawet nie chodzi mi konkretnie o jakąś broń, tylko o pancerz, o hełm. Znaczy, mamy dwa przejścia, tak? Nawet trzy. Dobra, zobaczmy tutaj. Co? Dobra. Ładnie się tutaj wzbogacimy o te surowce. Co ja później z tego będę robił? O, patrzcie, mam kolejny dziennik. Kurczę, wypuścić ich z promieniowaniem. Minął już ponad rok, to obcy. Nie musimy się nawet dzielić, mogą ciągnąć losy czy coś. Ważne, że mamy teraz żarcie na kilka miesięcy. Boli, wszędzie boli, gorączka o mamy. Doktorek pierdzieli, że obcy nam to zrobili. Ciule, jakieś piwony czy co? Trzeba było ich upiec teraz za późno. Czekajcie, sobie zobaczę jedną rzecz, czy mamy tutaj, tak, trzecią kartkę, dobra, no czyli de facto chyba, póki co to chyba wszystko. A czy jeszcze tu cholera coś jest? Co tak piszczy kuźwa co chwilę? Jaki ciul we wsi? A, bo to tutaj jest. Kurczę, ta gra jest naprawdę dobra.
i pozamiatane. Shit. Zwęglone zwłoki. O, shit. No ta kawałek jest kurewsko głośny. Taki twardziel. Dobra, pad. Kurczę, mamy na mało strasznie czasu. W zasadzie to powinniśmy już kończyć. No ale... Jeszcze może ze 2-3 minutki pogramy, 4. To tak piszczy cały czas, cholera jasna. Ale naszprycowali tą lokację tymi znajdźkami. No czekajcie, tutaj coś jeszcze jest? Nie. Dobra, tyle. To na niego nie działa. Czegoś kurwa tak nie trzymałeś. Ej, bo zaraz kurwa polegnę. Ja go mam zabić, cholera jasna. Twardziel. Chyba wszystkie apteczki straciłem. Nie mam apteczek. Ale jakaś nowa broń chyba się pojawiła. Samo zbieranie w tej grze jest
czasochłonne, no ale okej. Co on tutaj miał? O cholera, a za co byśmy to wymienili? Za to? O, się do Givera. Coś tu piszczy, coś tu jest. Ale pochowali. Ja cię pierdzielę. A ten kość kuźwa jakiś Terminator. Kurwa, prawie jak Wolfenstein. Tylko trochę w innym wydaniu. Od miesiąca tkwimy tu jak szczury i co nam z tego przyszło, nie wiemy nawet, czy ktoś tam został przy życiu, wszystkie anteny zniszczone, a poziom skażenia jest za wysoki, żeby je naprawić. Ale nawet gdyby były całe, to czy ktokolwiek miałby powód, żeby się z nimi kontaktować? Ważniaki nigdy tu nie dotarły. Budowlańcy mają jednak rację, powinniśmy się tu zadomowić, trochę to potrwa. Ci idioci i ta ich rada, wybaczyłbym robotnikom, gdyby to oni wymyślali te bzdury, ale czemu oficerowie chcą bawić się w takie gierki, żeby móc zwalić winę na rządowe rozporządzenia, gdy znowu zmniejszą racje żywnościowe? Jak to ma pomóc, skoro żarcia i tak już nie ma? To szaleństwo. Doktor ma rację, my technicy radiowi nie jesteśmy tu przez przypadek. Nie tylko uratujemy naszych towarzyszy, ale pomożemy też tysiącom ludzi na zewnątrz. Musimy tylko naprawić anteny, niech prawdziwy rząd dowie się, że żyjemy, wyślą nam konwoje z opatrzeniem, a projekt Arka zapewni ocalałym schronienie. To teraz jest najważniejsze, prawda? Mamy kolejny czwarty dzień. Moi drodzy, będziemy kończyć. No niestety nie udało nam się tej lokacji dokończyć. Zrobimy to oczywiście w następnym odcinku. Tylko jeszcze sprawdźmy, czy tutaj coś jest, żeby później... Cały czas tu cholera coś piszczy. Co tu piszczy, cholera? A, bo to piszczy przez ten... z ściany. Dobra, moi drodzy, kończymy w tym miejscu ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, Piona.